Spotkanie. Podczas, ja nazywam się Anna Samel, jestem koordynatorką programu Edukacja o Polityce w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Podczas dzisiejszego webinarium nasza ekspertka, wieloletnia współpracowniczka Centrum Edukacji Obywatelskiej, pani Dorota Stępniak, omówi z Państwem metody i sposoby na zaangażowanie uczniów w dyskusję o polityce na przykładzie zajęć poprowadzonych na bazie naszych scenariuszy. Za chwilę przekażę Dorocie głos, ale zanim to nastąpi, przedstawię Państwu krótko kilka kwestii technicznych dotyczących dzisiejszego spotkania. Po lewej stronie widzicie Państwo ten. Tam mogą Państwo zadawać pytania, ewentualnie odpowiadać na pytania lub komentować to, co będzie mówiła Dorota, lub też zgłaszać problemy techniczne. Widzę, że już Państwo się z nami widzicie. Bardzo dziękujemy. Jeżeli się pojawią problemy techniczne, to też proszę dawać mi sygnał poprzez czat. Ja postaram się szybko pomóc Państwu w indywidualnej rozmowie. Pytania możecie Państwo zadawać podczas całego spotkania. Po zakończeniu prezentacji Dorota na wszystkie Państwa pytania odpowie. Mam nadzieję, że nas dobrze widać i słychać. Jeżeli coś będzie nie tak, proszę dawać znać na bieżąco. Ja chciałabym jeszcze wprowadzić Państwa, przypomnieć o kilku najważniejszych informacjach dotyczących metodyki stosowanej w programie Edukacja o Polityce. Więc zanim przekażę głos Dorocie, to po pierwsze chciałabym Państwu przedstawić cele programu Edukacja o Polityce. Najważniejszą rzeczą, która jest dla nas najistotniejsza w tym programie, to jest ułatwianie młodym ludziom wyrabiania sobie zdania i poglądów politycznych, stanowisk w ważnych, istotnych kwestiach publicznych. Pragniemy także zachęcać uczniów i uczennice do zdobywania rzetelnych informacji na wybrane tematy dotyczące życia publicznego, a także duży nacisk kładziemy na to, aby uczniowie podczas zajęć z zakresu edukacji o polityce poszukiwali kompromisu i próbowali znaleźć zgodne stanowisko. To, na czym nam najbardziej zależy w programie Edukacja o Polityce, to to, aby ucznia kształtować podstawę tolerancji politycznej. I my w naszym programie tolerancję polityczną rozumiemy jako taką gotowość do dawania innym ludziom równego prawa do wyrażania swoich poglądów, także, a może przede wszystkim wtedy, gdy są one inne niż nasze własne. W naszym programie stosujemy metodykę otwartych dyskusji na kontrowersyjne tematy. Jest to amerykańska metodologia i w ramach tej metodyki rozumiemy te otwarte dyskusje na kontrowersyjne tematy jako istotne dla uczestników, czyli aktualne, kontrowersyjne tematy, w których istnieją różnorodne, konkurujące ze sobą stanowiska. Koncentrujemy się w tej metodyce na przedstawianiu zróżnicowanych opinii, to znaczy reprezentujących różne światopoglądy, różne stanowiska, różne argumentacje oraz próbujemy zachęcić uczniów do ich rozumienia, do otwartości na te różne światopoglądy, na te różne stanowiska. Bardzo nam zależy na tym, żeby te otwarte dyskusje na kontrowersyjne tematy były oparte o rzetelne informacje, które koncentrują się na przedstawieniu faktów, które pokazują też tło sytuacyjne, które wskazują różne perspektywy patrzenia na dany problem. I przede wszystkim, aby te dyskusje prowadzone były szacunkiem do rozmówców, tak aby uczniowie uczyli się właśnie dawać równe prawo wszystkim uczestnikom dyskusji do pokazywania, mówienia o swoich różnorakich poglądach. Co daje zastosowanie tej metodyki? Jestem przekonani, że przede wszystkim rozwija postawę tolerancji politycznej, ale także przeciwdziała polaryzacji poglądów, co w dzisiejszej dobie jest istotne dla nas wszystkich. Dla nas bardzo ważne jest rozwijanie także poczucia i postawy poszukiwania kompromisu i dialogu w społeczeństwie,
i też z pewnością zwiększa to zainteresowanie polityką. To, co jest ważne w naszym programie, to jest zachowanie neutralności, neutralności nauczycieli jako prowadzący zajęcia. I tutaj rozumiemy to przede wszystkim jako dawanie przez nauczycieli, przez prowadzących zajęć równego prawa uczniom do wyrażania swoich poglądów, także w sytuacji, kiedy są one różne od ich własnych. Bardzo nam zależy także na dobrym przygotowywaniu uczniów, na tym, aby korzystać z różnych źródeł, aby przedstawiać różnorodne argumenty prezentowane przez różne strony dyskusji, debaty publicznej, żeby one też pokazywały różnorodność światopoglądową istniejącą w społeczeństwie. Podczas zajęć z zakresu edukacji o polityce niezwykle ważne jest angażowanie w rozmowę i aktywny udział większości uczniów w klasie, bo tylko wówczas będziemy mieli pewność, że ta różnorodność poglądów ma szansę zaistnieć. I też zależy nam na kładzeniu takiego nacisku na to, aby młodzi ludzie zastanawiali się także nad wpływem decyzji politycznych na ich własne życie, na życie innych ludzi czy różnych środowisk. W programie Edukacja o polityce przygotowaliśmy dla Państwa scenariusze trzech cyklów zajęć na temat mediów publicznych, podatków i relacji Polski z USA, UE i NATO. Dorota za chwilę przedstawi Państwu, jak w praktyce wygląda realizacja zajęć dotyczących mediów publicznych i podatków. Natomiast ja też serdecznie zachęcam Państwa do sięgania po przewodnik metodyczny, w którym opisujemy różnorodne ćwiczenia i techniki i też podpowiadamy, jak radzić sobie z trudnościami podczas zajęć z edukacji o polityce. Dla uczniów przygotowaliśmy prezentację interaktywną. I ta prezentacja wraz ze scenariuszem zajęć do przeprowadzenia w klasie ma wskazywać uczniom, pomagać uniom dowiedzieć się, w jaki sposób poszukiwać informacji, jak analizować te informacje, jak prowadzić dyskusję z poszanowaniem dla poglądów innych osób. Wszystkie nasze materiały znajdziecie Państwo na stronie opolityce.co.org.pl. W aktualnościach publikujemy propozycje scenariuszy zajęć dotyczących bieżących tematów politycznych. W piątek zamieściliśmy propozycje scenariusza dotyczących obniżenia pensji parlamentarzystów i samorządowców. Znajdziecie tam też wszystkie Państwo materiały metodyczne i merytoryczne, więc serdecznie zachęcamy do zaglądania na naszą stronę. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Życzę udanego spotkania z Dorotą Stępniak i oddaję głos Dorocie. Witam serdecznie. Proszę Państwa, otóż tak jak przed chwilą Państwo widzieli slajd dotyczący scenariuszy, więc ja zaczynając realizację wyszłam od takiego pytania, zadania sobie pytania samej. Podatki, media publiczne czy relacje USA, relacje z USA, UE i NATO, czyli co mam wybrać? Oczywiście wyszłam z założenia, że wybiorę to, co jest najnudniejsze dla mnie jako dla nauczyciela, czyli podatki. Wyszłam z takiego założenia, ponieważ materiały, które do tej pory pracowałam, podręczniki, jakaś obudowa metodyczna, przedstawiały ten temat, owszem, pojawiało się jakieś ćwiczenie, ale generalnie były to definicje, definicje i definicje. Pomyślałam, zacznę od podatków, pewnie będzie tak samo w przypadku tego scenariusza mowy. Ponieważ podatki kojarzą mi się z takim przysłowiowym jabłkiem niezgody, więc proszę bardzo, to tu jabłuszko, a swego czasu rzucone przez boginię niezgody, w tej chwili też stanowią w takiej dyskusji publicznej, w przestrzeni publicznej, też stanowią takie jabłko niezgody, więc stwierdziłam, to będzie wgryzanie się, niekoniecznie smaczne, bo mogę trafić na coś kwaśnego. Jeśli chodzi o media, bo pomyślałam, że to jako drugie zrealizuję, to stwierdziłam, będzie to absolutnie czysta przyjemność, nieprawdopodobny krajobraz, taki medialny, który mamy w naszej przestrzeni.
młodzież doskonale orientująca się w tej przestrzeni, super, to było moje nastawienie. Proszę Państwa, jakże szybko przekonałam się, że to moje nastawienie było po prostu z pogranicza fantazji i czystych projekcji, i rzeczywistość, czyli realizacja podczas już zajęć, miała mnie po prostu o tym przekonać i to mi właśnie uświadomić. Rozpoczęłam, tak jak właśnie wspomniałam, od podatków, od doprecyzowania pojęć, i te w scenariuszu są zrobione w kapitalny sposób. Możemy sobie na tablicy medialnej zaprezentować. Lekcję przeprowadziłam zblokowaną 2 razy po 2 godziny. Czy wyczerpałam scenariusz? Nie. I myślę, że nie chodzi o to, żeby wyczerpać wszystko od A do Z, przysłowiowo od deski do deski, tylko znaleźć to, co autentycznie interesuje uczniów. Scenariusz stwarza nieprawdopodobną możliwość interakcji z uczniami. W momencie, kiedy powiedziałam, że będzie to temat dotyczący podatków, uczniowie mieli już pewne pojęcie. Rodzice często mają firmy, zeznania podatkowe, więc gdzieś ten temat jest im znany, aczkolwiek towarzyszy jemu pewien chaos, taki informacyjny. I teraz powiem Państwu to, co zmieniłam w scenariuszu, ponieważ było to podyktowane chwilą. Założenia były inne, ale w momencie, kiedy pojawiają się pytania uczniów, nie mówię do nich, słuchajcie, poczekajcie, za chwilę się tego dowiecie, tylko po prostu dokonałam zmiany. Być może, jeśli im w tej chwili odpowiem na pytania, które się pojawiają, powoduje, że będą bardziej zaciekawieni, tak? To też jest moja interakcja z innymi. Więc oczywiście zaczęliśmy się zastanawiać, wyższe, niższe podatki, temat rzeka. I jest kapitalny materiał, znajduje się on w lekcji pierwszej, w module trzecim. Jest to materiał poświęcony tworzeniu przez uczniów takiego tortu działu budżetowych. Przy czym scenariusz proponuje, że najpierw poznajemy te działy budżetowe, wskaźniki procentowe, poznajemy wielkość budżetu, a potem uczniowie się zastanawiają, jakie kwoty na poszczególne działy będą przyporządkowane. Ja zrobiłam to zupełnie inaczej. Pomyślałam tak. Proszę bardzo, macie działy, to są emerytury, renty, edukacja, ochrona zdrowia, administracja urzędu, ochrona środowiska, sport, turystyka, składki do budżetu UE, obsługa kosztu długu publicznego i tak dalej. I w tej chwili mi wyrysujcie. Dodatkowo poprosiłam naturalnie, żeby mi zaznaczyli na materiale, który stworzą, to, czemu dali najmniej procent i ten dział, któremu dali najwięcej procent. Żebyśmy mogli to sobie zobrazować. Jak Państwo widzą, to oczywiście potem pięknie nam zawisło na tablicy. I co my mamy? O ile to jest ciekawe i bardzo, bardzo pokazuje też, że mimo że uczniowie, jak w kolejnej lekcji za chwilę powiem, mówią, że nie słuchają wiadomości, nie orientują się, to jednak pewne strzępy informacji do nich docierają. Proszę popatrzeć, uczniowie pracowali parami, nie kontaktowali się ze sobą, ponieważ byli zajęci liczeniem procentów i to było fajne, fajnie wciągające ich. Ja w tej chwili przy tych ich pracach wypunktowałam, gdzie dali najwięcej i gdzie dali najmniej procentów, tak? Czyli ile pieniędzy idzie najwięcej na obsługę danego działu, a ile idzie na niej. Proszę popatrzeć na powtarzającą się ochronę środowiska, która jest sytuowana w tym mniejszym. W tych mniejszych widełkach, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, to są te działy, które otrzymują więcej, czy bezpieczeństwo. Materiał realizowałam około 2 miesięcy temu, gdzie cały czas towarzyszy nam dyskusja dotycząca Puszczy Białowieskiej, dyskusja dotycząca bezpieczeństwa, armii. I myślę, że bardzo w dużym przypadku, bo potem sami uczniowie też do tego wniosku doszli, że ich decyzja o przyznawaniu tych wskaźników procentowych była uzależniona od tego, gdzie coś tam usłyszeli, coś do nich dotarło. Ale ćwiczenie kapitalne. Dlaczego? A tutaj mamy takie zdjęcie na tym slajdzie, tam głębiej Państwo widzą moją tablicę i wszystko było wywieszone. Można podejść, można sprawdzić, można sobie to unaocznić i potem się zaczęła dyskusja. Jeszcze im nie pokazywałam faktycznego podziału na procenty,
Jeszcze nie pokazywałam im wielkości budżetu, a już w tym momencie rozpoczęła się dyskusja. Super, nam nauczycielom o to chodzi. Chodzi o to, żeby na każdym etapie lekcji gdzieś zainteresowanie podtrzymywać. Więc super, ona akurat tu było. W momencie, kiedy oczywiście uczniowie otrzymali na slajdach, na tablicy multimedialnej zostały wyświetlone informacje, to było wielkie wow. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że najwięcej pieniędzy z podatków przeznaczonych jest na emerytury i renty. I kompletnie nikomu nie przyszło to do głowy. Ten efekt wow był fajny. Potem znów rozgorzała dyskusja. Kolejna modyfikacja dotyczyła tego, że ponieważ czułam, że ten poziom rośnie i cały czas gdzieś tam między nimi przewija się wniosek podwyższać, nie podwyższać, obniżać, nie obniżać, w związku z tym zmieniłam i poprosiłam, zmodyfikowałam scenariusz, poprosiłam, żeby mi na kartkach A3, tak jak Państwo widzą też tutaj na zdjęciach, żeby mi wypisali, czy są za niższymi, czy są za wyższymi podatkami, ale żeby w parach uargumentowali. Jeżeli w parze są różne stanowiska, to zależało mi na tym, żeby doszli do konsensusu między sobą. Jeżeli on był niemożliwy, kartkę należało przedzielić na pół. Ten, kto jest za niższymi, pisze swoje podatki, ten, kto jest za wyższymi podatkami, pisze swoje argumenty. Fajne ćwiczenie. Proszę Państwa, właściwie nie było osoby, która by mi się nie uaktywniła. I myślę, że to jest absolutna wartość dodana. Jestem nauczycielem, który ma powyżej 20-letni staż, więc wiem, jak nieraz natrafiamy na takie opory w postaci zainteresowania uczniów, podtrzymania tego zainteresowania. W tym momencie tego nie było. Przypominam, zajęcia były zblokowane, więc jakby godzina po godzinie, więc pewne znużenie czy wyczerpanie zainteresowania mogło nastąpić z racji długości trwania tychże zajęć. Kolejna rzecz to będzie druga lekcja, czyli po tym całym określeniu, czy jesteśmy za wyższymi, czy za niższymi podatkami, przeszliśmy do plusów i minusów podatków w ogóle. I tutaj mamy plusy i minusy, teraz pozwolę sobie zerknąć do scenariusza, plusy i minusy podatków wyższych, jakie są plusy i minusy, i niższych podatków, jakie są plusy i minusy. I teraz uwaga, w scenariuszu jest kapitalny materiał dotyczący stanowiska poszczególnych partii w tej kwestii. Ja do tego nie doszłam. Nie starczyło mi w tym momencie czasu na pochylenie się nad tym materiałem, ale jestem głęboko przekonana, że do niego jeszcze powrócę. Co zrobiłam? Poszłam dalej. Mianowicie jest tutaj materiał już kolejnej lekcji poświęcony właśnie określeniu tego, czy się zgadzasz z danym stanowiskiem, nie zgadzasz albo nie mam zdania. I tutaj na tablicy, żeby sobie ułatwić pracę, czas również, ponieważ czasu tutaj potrzebujemy rzeczywiście dość żwawo i fajnie, jeśli tempo lekcji jest takie żwawe i energiczne, uczniom wyłożyłam kartki, poprzyklejałam i na tych kartkach mieliśmy informacje. Na przykład, jeśli zostanie obniżony VAT, to Polacy będą więcej kupować. Zgadzam się, nie zgadzam, nie mam zdania. I tymi kolorami uczniowie mieli określać swoje stanowiska. W momencie, kiedy nie zgadzam się, był taki różowy, nie zgadzam się, był taki zielony, więc tutaj chociaż widać tak po kolorach troszkę, i nie mam zdania, był żółty. Do każdej z tych kwestii uczniowie mieli możliwość powiedzenia. Odpowiadali na to w ten sposób, że znów pracowali parami. Uwaga, trzeba przygotować dużą ilość takich samoprzylepnych karteczek. Ja się troszeczkę przeliczyłam z liczbą i efekt był taki, że potem musiałam modyfikować, żeby sobie poradzić. W związku z tym poprosiłam, żeby znów parami pracowali i żeby w parach te stanowiska wspólnie wypracowywali. Czy się zgadzają, czy nie zgadzają. Jeśli się ktoś kompletnie miał odmienne stanowisko, to w kwestii tego szanujemy nasze odmienne stanowiska i nie namawiamy się na siłę, nie przekonujemy się na siłę. Otrzymywali ode mnie, miałam taką pulę jeszcze tychże dodatkowych karteczek i mogli je przylepiać. I było fajnie, bo w pewnym momencie ktoś podchodził, usiadł do ławki, pomyślał, z powrotem podszedł. I to jest ta wartość właśnie dodana, że lekcja daje też taką możliwość przemieszczania się. Ja myślę, że w ogóle fajnie jak na lekcjach takich WOS-owych, tak? Bo ja to na zajęciach WOS-u oczywiście realizowałam, mamy taką możliwość
nie stagnacyjnego, nie statystycznego odbioru zajęć, ale właśnie takiej możliwości troszkę pochodzenia. Więc tutaj to jak najbardziej zaistniało. Świetna dyskusja się wywiązała. Znów tu miałam dyskusję. Proszę Państwa, to było tak, że to przypominała trochę, jakbym oglądała mecz tenisa, tak? Czyli moja głowa tak, 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 tak. I to było fajne. Było fajne, chyba nadużywam tego słowa, ale myślę, że po prostu jestem bardzo zadowolona z tej lekcji i pewnie dlatego. Było fajne, ponieważ oni sami między sobą dyskutowali. Dyskutowali naprawdę w szacunku. Ja jeszcze powiem być może, co spowodowało ten szacunek, za chwilkę będę mówiła o drugich zajęciach. Kolejna rzecz to było określenie, też mam w scenariuszu takie ćwiczenie, określenie konsekwencji obniżenia czy podwyższenia podatków w określonych dziedzinach jako długoterminowe i krótkoterminowe. I to jest kapitalna rzecz, bo dla nich kwestia krótkiego terminu, dla młodzieży, to jest kwestia miesiąca, ale proszę pamiętać, że dla młodzieży ktoś, kto ma 30 lat, to już jest stary. Także kwestia dłuższego czasu jest też dla nich trochę taką niespodzianką. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Ja powiem szczerze, że tak dość tak marginalnie to potraktowałam, ale ponieważ się dopytywali, więc rzeczywiście jeszcze raz dokładnie wyjaśniałam krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje. I mieli też tutaj się wypowiedzieć. Każdy, to już jest według instrukcji, która jest zamieszczona w scenariuszu. I proszę Państwa, ćwiczenie, mówiąc nieładnie, samo się robi. I oczywiście zostaje to znów zaprezentowane na tablicy, żeby mieli możliwość wglądu wzajemnie do tego, nad czym pracowała inna grupa. I proszę Państwa, proszę bardzo, to mi zostało z jabłuszka niezgody po realizacji scenariusza. Ogryzek, ale myślę, że to jest taki fajny ogryzek z ową chmurką, która gdzieś tam metaforycznie jeszcze obliguje mnie do tego, żeby powrócić do stanowisk partii, bo to jest rzecz istotna. Zależało mi na tym, dlatego nie włączyłam stanowisk partii odnośnie podatków, zależało mi na tym, żeby uczniowie i takie odniosłam wrażenie, potem też w informacji zwrotnej od nich otrzymałam, że oni mieli potrzebę porozmawiania, przedstawienia swoich opinii, takie jakie im się wydają z ich punktu widzenia, a jednocześnie materiały, które są w tym scenariuszu, powodowały, że oni powolutku, naprawdę nie na zasadzie potopu, tylko lekko, kropla po kropli otrzymywali dawki wiedzy. Fajne, które pozwoliły im modyfikować, zmieniać ten pogląd. Nie na zasadzie, że ojej, coś jest nie tak ze mną, tylko na takiej zasadzie, kurczę, muszę to wziąć pod uwagę. To nie brałem, nad tym się muszę zastanowić. Myślę, że to jest ta właśnie wartość dodana tego scenariusza. Teraz kolejny scenariusz. Media. Tak jak Państwo pamiętają z pierwszego mojego slajdu, no to sobie pomyślałam, super, taka ściana spinaczkowa, ja gdzieś tam w tym całym chaosie informacyjnym, oni rewelacko wiedzą, to jest pokolenie obrazka, będzie super. No i rozpoczęło się, tak jak mamy to scenariusze, od kategoryzacji, jakie znają programy internetu, prasy, telewizji, radia tutaj jeszcze oczywiście było, tylko nie umieściłam. I proszę Państwa, tutaj był mur, stąd tutaj te cegły. Tak szło ciężko, tak szło trudno, że w pewnym momencie w ogóle zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi. Aż w ogóle zaczęliśmy się zastanawiać, czy w ogóle istnieje potrzeba rozmowy na temat mediów, czy my w ogóle powinniśmy na ten temat mawiać, bo może nie powinniśmy. Cóż, proszę Państwa, usłyszałam. Telewizja, no tak, no telewizję to ogląda moja mama, mój tata. Scenariusz prowadziłam druga klasa gimnazjum. Moja mama, moja tata, babcia seriale z dziadkiem. Prasa, no jakaś jest, coś tam w domu jest. Internet, ale to głównie Facebook albo Instagram. I często nie służący w celach zdobycia jakichś informacji, event takich ogólnych, które tkwią w przestrzeni publicznej, tylko takich informacji czysto utylitarystycznych. Nie wiem, mamy grupę na Facebooku, dowiemy się, co było zadane, jak nas nie było w szkole. Myślę, że Państwo też się z tym spotykają. Albo jest jakieś wydarzenie, ok, i podłączamy się i na ten temat wiemy. No to tak było. No proszę mi wierzyć, że tutaj mi skrzydła opadły i zaczęłam się zastanawiać, co będzie dalej.
Dalej scenariusz nas prowadzi fajne ćwiczenie, dlatego że mają możliwość zanalizowania programu telewizyjnego, jest czysty program telewizyjny, mają wyporządkowywać do ustawy dotyczącej mediów publicznych i który program, który punkt tejże ustawy publicznej, który punkt telewizji publicznej tę ustawę realizuje. No proszę Państwa, i tutaj absolutnie w ogóle dyskusja na ten temat nie poszła. Przede wszystkim zaczęli się zastanawiać, co telewizja publiczna nie robi. I co absolutnie, dlatego tutaj, ponieważ usłyszałam, że jest dyskusja na ten temat, pracowali w parach, więc poprosiłam, żeby wyznaczyli to, co według nich przez telewizję publiczną jest nierealizowane. Pomyślałam sobie, aha, teraz to zaznaczcie, potem zobaczycie program, zweryfikujecie. Sami zobaczycie, tak? Sami się o tym przekonacie. Bo fajnie jest, jeżeli ta weryfikacja gdzieś się wewnątrz z każdego z uczniów uczennic dokonuje. Więc oczywiście podkreślali, rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą. Proszę mi wierzyć, że to sformułowanie w ogóle wzbudziło nieprawdopodobny aplauz. I teraz tak, choć wcześniej mówili, że telewizji raczej nie oglądają, to jednak gdzieś te media towarzyszą. Dlatego, że w tym kontekście pojawiły się informacje dotyczące napisów, pasków z TVP Info. Temat absolutnie przeze mnie nie był wywołany. To była ich jakby inicjatywa, ich potrzeba podzielenia się. Więc oczywiście też na ten temat porozmawialiśmy. I kolejna teraz rzecz, czyli też również praca z tym materiałem dotyczącym programu, a także kolejne, które się zawierają w scenariuszu, mieli wyliczać czas poświęcony serialom, filmom w poszczególnych telewizjach, czyli i w mediach publicznych, i w mediach komercyjnych. Skrzęp, w ogóle jestem zafascynowana i nie wiem, jaka siła tkwi w tych scenariuszach, bo nie podejrzewam, bo tu jakby no, nie motywowałam uczniów żadnymi ocenami, żadnymi grożeniem palcem. Myślę, że taka dociekliwość fajna i to jest też ta wartość dodana i taki potencjał tych ćwiczeń, bo oni w to weszli, dokładnie liczyli, tutaj nawet widać, podliczali godziny, bo o to jest prośba w instrukcji. Nie było to dla nich żmudne, nie usłyszałam, ojej, pani zafundowała nam lekcję matematyki, absolutnie, czegoś takiego nie było, a potem nawet się dzielili i były też takie konkluzje, takie wnioski, no tam to można się domyślać, że Polsat to tam dużo filmów albo jakieś seriale, no tak, a ta telewizja to, więc jakby gdzieś tam z tą ich opinią to się pokrywało. Oczywiście, tu kolejna modyfikacja moja, ponieważ tak dużo padało i pozytywów, i negatywów pod względem mediów publicznych. Media komercyjne jakby nie były komentowane w tym momencie. Poprosiłam, żeby mi na takich dużych kartkach, i tak mają podniesione do góry, żeby też napisali uczniowie, czy są za telewizją komercyjną, uważają, że tylko media komercyjne powinny istnieć, czy tylko media publiczne, czy może jedne i drugie. Jak oni uważają? I proszę popatrzeć, że no, mamy komercyjnych 6 głosów, publiczna, a 4 głosy pracowali w grupach w tym momencie, tam bodajże po 3 po osoby ich podzieliłam. I komercyjna i publiczna po jednym głosie się to rozchodziło, jedna grupa nie doszła do konsensusu, więc sobie podzielili na to na dwie części. To też jest fajne, to o czym była mowa na wstępie, że w realizacji tych scenariuszy konieczne jest stworzenie takiej atmosfery i poczucia szacunku dla mojego zdania. Masz prawo do własnego zdania, wyraź się z szacunkiem dla swoich rozmówców i je uargumentuj. Tak, żeby to nie było tylko bicie piany. Dlatego dopuszczałam i tak jak wcześniej mówiłam, jest taka możliwość. Nie zgadzacie się w grupie, macie święte prawo, więc sobie to podzielcie na dwie części, tak jak tutaj nam się to rozbiło. Kolejny materiał, nad którym chciałam się pochylić, też taka modyfikacja. Tam, gdzie scenariusz prosi mnie o wypisywanie czegoś, ponieważ mam możliwość skserowania, mogłam sobie wszystko fajnie materiału przygotować, to ja prosiłam młodzież o podkreślanie, ponieważ zyskiwałam dzięki temu czas. Czas, który mogę na dyskusję, bo dla mnie wartościowe jest to, że grupa rozmawia, także że jest ta wymiana opinii, ta wymiana argumentów. No i tutaj była kwestia finansowania w BBC, a u nas w naszych mediach
Niektórzy się zdziwili, że w ogóle jest abonament w Polsce, tak na marginesie. I to, co najbardziej zaskoczyło ich, jeżeli chodzi o finansowanie BBC, poprosiłam, żeby podkreślili w ogóle nie tylko kwestia finansowania, ale w ogóle to, co w tym materiale dotyczącym BBC było dla nich zaskoczeniem. I potem też chwila rozmowy. Więc na przykład pojawiła się kwestia reklam, czy właśnie kwestia finansowania. I ćwiczenie kolejne, to już jest lekcja druga. I tam jest taki materiał pomocniczy, gdzie uczniowie powinni zdecydować, jakby decydują, wybierają, za którym tu są. Przynajmniej ja tak to zmodyfikowałam, czyli rozdałam materiał, on jest powiększony do A3. I czy uważacie, że media publiczne zapewniają pluralizm, że bez mediów i tak dalej. Należało podkreślić to stanowisko, z którym się zgadzają i argumentować. Ale mam przykład, gdzie, i to też dopuszczam, proszę popatrzeć, to jest tutaj, gdzie grupa nic nie podkreśliła, a tu jest napis żaden. Stwierdzili, że nic i poniżej podali argumenty, dlaczego tak właśnie uważają. I kolejne jeszcze, media publiczne dbają o promocję polskiego dorobku artystycznego i też osoby uzasadniały. Fajne jest to, że każdy z tych punktów młodzież uzasadniała. Jeżeli się nie zgadzała, jeżeli nie widziała takiej potrzeby, też argumentowała. Na to zwracałam uwagę. Teraz, proszę Państwa, no mur mi się rozkruszył. Mam pobojowisko, krótko mówiąc, trochę takie gołoboże, ale myślę, że z tematem ruszyłam. Nie tak, jak oczekiwałam, nie tak, jak zakładałam, nie tak, jak fantazjowałam, że będzie w ogóle media to wow, tak? Super. Było trudno, było o wiele trudniej niż przy prowadzeniu zajęć na temat podatków. Trudność wiązała się z tym, że była ich niechęć do rozmowy na temat szeroko pojętej telewizji. Ja już nie dzielę, czy komercyjnej, czy publicznej. To było ciekawe. W momencie, kiedy wchodziliśmy w temat głębiej i głębiej, to trochę jakby zmieniało się nastawienie, więc widać było, jak rozmowa na ten temat, kolokwialnie mówiąc, przegadanie pewnych kwestii powoduje otwarcie, powoduje możliwość dyskusji, stwarza taką możliwość dyskusji, stwarza tą przestrzeń do dyskusji. I to uważam za absolutną wartość taką dodaną. W ogóle, tak już reasumując, ponieważ trzeci scenariusz jest przede mną, czy powrócę do scenariusza pierwszego, tak, jak Państwu mówiłam, czy powrócę do scenariusza dotyczącego mediów, tak, również. I przede mną do realizacji scenariusz dotyczący właśnie tych stosunków z UE czy NATO. Jak ten scenariusz się potoczy? Teraz jestem już mądrzejsza o to doświadczenie i oczywiście żadnych założeń nie uczynię, bo niczemu to nie służy. Myślę, że kwestia otwartości nas nauczycieli i nauczyciele przy prowadzeniu tych zajęć jest też niebagatelna. Oczywiście nie obyło się bez pytań w moją stronę, co ja sądzę o mediach takich czy innych, co ja sądzę o podatkach, jakie jest moje zdanie. Proszę Państwa, mam taką zasadę, że odpowiadam zgodnie z moimi przekonaniami i też mi zależy, żeby uczniowie też mówili zgodnie ze swoimi przekonaniami. I myślę, że tu też jest to o tyle ciekawe, że daje możliwość wypowiedzenia się też mnie jako na nauczycielce. Myślę, że potencjał tych scenariuszy tkwi w tym, że mają niebagatelne ćwiczenia, takie niestandardowe, kapitalna oprawa merytoryczna, że jeśli pozmieniamy kolejność, a gdzieś tam się to nam w głowie układa i takie jest zapotrzebowanie i oczekiwania ze strony uczniów i uczennic, to po prostu możemy to zrobić. To nie jest praca od deski do deski, ja muszę się zmieścić i w czasie, i z realizacją wszystkiego. Jesteśmy na tyle, myślę już jako nauczyciele, nauczycielki doświadczeni, że wiemy, do czego zmierza lekcja, że jakąś konkluzją się ma kończyć, jakimś podsumowaniem, a jeśli się nie skończy, to świat się nie zawali, można zadać pytanie i może to być przyczynkiem, może być wyjściem do następnej dyskusji, do następnej lekcji. Powiem Państwu, że jak zadawałam pracę domową dotyczącą mediów i poprosiłam uczniów o to, żeby obejrzeli programy informacyjne,
na różnych stacjach, powiedzieć, że oni tego nie zrobią. Super, fajna odwaga, tak? Bo nie chodzi o to, żeby, okej, okay, pani każe i trzeba. Pytam, czemu? Tego się nie da, no przez to nie przebrniemy. Mogą coś doczytać na internecie, okej. Okay. W telewizji, jak stwierdzili, to może obejrzą wiadomości sportowe i prognozę pogody. Także oczywiście no nie miałam punktu wyjścia, tam kilka osób spróbowało, obejrzało, ale powiedziało, że było ciężko oglądać te wiadomości, bo ja prosiłam, żeby w takim cyklu je oglądali, więc rzeczywiście było dla nich to było trudne. Do przemyślenia, do domu poprosiłam o materiał pomocniczy numer 11, tam jest kwestia właśnie tego, czy te media w państwie demokratycznym i jeszcze inne się pojawiają pytania. A zobaczymy, jak ta kwestia zostanie przemyślana. I teraz rzecz, o której Państwu nie powiedziałam, a którą z tą klasą mam już wypracowaną, zasady dobrej rozmowy. One się pojawiają w scenariuszu dotyczącym mediów. Zasada dobrej rozmowy, pracowanie jej razem z uczniami. Zrobiłam to w ten sposób, że najpierw pracują w grupach i wypracowują zasadę dobrej rozmowy. Teraz uwaga, żeby nie pomyliło się to z kontraktem. Bo na dane spotkanie często robimy taki kontrakt. Nie odbieramy telefonów, nie przerywamy sobie, słuchamy się nawzajem. Zasady dobrej rozmowy trzeba pójść głębiej. Trzeba zobligować do tego uczniów i uczennice. Praca w grupach stwarza taką możliwość, bo możemy chodzić między stolikami i jakieś pytanie stymulujące dać, coś zaproponować, coś nasunąć, jakąś furteczkę, szufladeczkę odemknąć, więc mamy taką możliwość bardziej kontaktu face to face przy tej pracy w grupach i wtedy no, możemy niejako moderować to, co się w tych grupach dzieje, żeby te zasady dobrej rozmowy, potem jak one już powstaną, i zostaną bez uczniów wewnętrznione, a proszę mi wierzyć, że ja już to ćwiczyłam na kilku klasach i za każdym razem to wychodzi, naprawdę za każdym, nie ma obrażania się, pojawia się szacunek, jeśli ktoś nie chce rozmawiać, mówi, że nie chce, że teraz nie może, kwestia emocji, to wszystko w tych zasadach dobrej rozmowy jest fajnie ująć. Tu jest już też kwestia intencji nas jako nauczycieli, nauczycielek, żebyśmy się też dobrze czuli my podczas tej rozmowy, tak? Co sprawia, że ja się fajnie czuję, co sprawia, że mi się dobrze rozmawia. I tego typu pytania. Jak pracują w grupach, to zostaje wywieszone, potem często uwspólniamy i tworzymy taki jedne takie wspólne zasady dobrej rozmowy. Nie chodzi o to, żebyśmy namnożyli 15 punktów, ale powiedzmy, żeby tych punktów było 7, 8 do 10. Dziękuję, bo się rozgadałam. Nie wiem, myślę, że już mogę może jakieś pytania. Tak, Dorotko, masz jedno pytanie już. Mam za mało czasu na to, by organizować. Okej. Tak. Jeśli chodzi o czas, zgadzam się, czas jest wyzwaniem. Czas jest tutaj wyzwaniem i to, co powiedziałam wcześniej. Ja myślę, że czytam scenariusz, patrzę, znam prowadzę zajęcia. Aczkolwiek uwaga, bo mogę zrobić oczywiście złe tutaj, moje projekcje mogą być niewłaściwe. I wypunktowuję to, co zrobić. I w trakcie zajęć ja takie założenie przyjęłam, byłam po prostu otwarta, czyli jaka była podstawa grupy, ja ten scenariusz modyfikowałam. Miałam go przygotowane całego, wszystko wyserowane, zrobiłam go 2 razy 2 godziny. Wykorzystałam, ponieważ uczę WOS-u i historii, więc wykorzystałam pod rząd WOS i historię bum razem, więc mogłam sobie zblokować, a potem dzieciom te godziny oddać. Można to przeprowadzić na godzinie wychowawczej. Można zrobić w ten sposób, że robimy pewien wycinek scenariusza. To wszystko, co dotyczy scenariusza, jest wpisane w podstawę programową. Ja myślę, że kwestia mediów może być też przyczynek do dyskusji na godzinie wychowawczej. Kwestia takiej kultury dyskusji. I tu jakby godzina wychowawcza nam się jak najbardziej wpisuje. Więc ja sobie tak poradziłam i tak jak powiedziałam, nie czułam żadnego noża przysłowiowego na gardle, który by mnie obligował do zrobienia wszystkiego od A do Z, bo myślę, że nie tędy droga, tylko potrzeby uczniów,
no, pewne moje projekcje, bo nie da się od tego uciec i potrzeba chwili. Czas wygospodarowałam, co najmniej przeznaczyłam 4 godziny na każdy scenariusz. Lekcje, zajęcia z WOS-u, a zajęcia z WOS-u wpisują się w podstawę programową. Udało mi się to zrobić. Ewentualnie, tak jak mówię, ponieważ ja w tej klasie nie mam godziny wychowawczej, nie jestem wychowawczynią w innej, więc myślę, że też można na przykład na godzinie wychowawczej. Znaczy, ja widzę wartość dodaną blokowania tych zajęć, ponieważ zajęcia dotyczące mediów nie miałam możliwości zblokowania i myślę, że te tempo pracy było przez to wolniejsze, bo musieliśmy odświeżać pewne rzeczy, które w przeciągu tygodnia się wydarzyły. Drodzy Państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania do Doroty, to serdecznie zapraszam do ich zadawania. Ja ze swojej strony, Doroto, chciałabym zapytać, jakie było Twoje największe wyzwanie, z jaką największą trudnością spotkałaś się podczas prowadzenia zajęć? Kiedy zobaczyłam scenariusz i pomyślałam, że on jest taki duży i długi i bogaty i obfity, to sobie pomyślałam, wow, od czego zacząć? To jest pierwsze wyzwanie. Myślę, że każdy nauczyciel, otrzymując taką pomoc metodyczną, na pewno z tym może się zmierzyć. Więc to było takie pierwsze. Kolejna trudność to była ta, żeby słuchać, a nie nastawić się na słuchanie. Generalnie my jako nauczycielki, nauczyciele jesteśmy nastawieni na mówienie. Naprawdę. Na tym się łapię. Ja, jeśli chodzi o moją osobę, jestem głęboko przekonana, jestem tokującą osobą, więc muszę na to uważać. Więc tu była. Trzeba się nastawić przy tym scenariuszu na słuchanie. Dlatego, że dzięki temu widzimy, mamy możliwość poprowadzenia potem zajęć, zaproponowania jakiegoś materiału. Czyli to jest ta interakcja, o której mówiłam. Kolejna trudność to jest czas, o którym oczywiście wcześniej wspominałam. Nie będę ukrywać, ale jest to takie wyzwanie pozytywne. No, ja mam motylki w brzuchu, no nie jest to paraliżujące, powoduje, że nie mogę chodzić, tylko takie, które jest dla mnie też wyzwanie. Naturalnie nie robimy tak, żeby zrobić i po łebkach, bo to nie była droga. I kolejne wyzwanie to były media. Media, ponieważ miałam dużo pytań dotyczących zasad funkcjonowania mediów publicznych, takiej niechęci, nie był to hejt, nie, a takiej niechęci odnośnie mediów, które są pełne reklam, które film jest przerywany, ciężko oglądać, więc tu miałam, ale też uważam, że w scenariuszu, ja o tym nie wspomniałam, ale scenariuszem dotyczących mediów jest taki moment poświęcony emocjom, języka, jakiego używamy w mediach, takiego emocjonalnego, ale myślę, że też są takie emocje związane z odbiorem, więc należy dać dość do głosu, a nie korygować, bo znów nauczyciel ma taką tendencję, że słyszy coś, co jest jakoś tam, nie wiem, nijak się wpisuje, to ma chęć to korygować, zmieniać na takie dobre tory, naprowadzać jedyne słuszne i prawdziwe, a te scenariusze uczą tego szacunku, tak? Owszem, jesteś młodym człowiekiem, masz mniejsze doświadczenie, ale masz prawo tak myśleć, a ja, starsza, z większym doświadczeniem, wysłucham i spotykamy się gdzieś tam w pół drogi i sobie rozmawiamy. I scenariusz dostarcza jakiś, znaczy nie jakiś, tylko dostarcza pewnej merytoryki, na której możemy się oprzeć. Dla mnie jest to wartość dodana. Bardzo wartość. Super. Dodatko jeszcze, czy liczba uczniów w klasie ma dla Ciebie znaczenie? I super. Jest to klasa, która liczy 22 osoby. I te osoby były obecne podczas zajęć. Ja myślę, że fajniej wychodzi to naprawdę w dużych grupach, dlatego że wtedy mamy możliwość ścierania się czy prezentacji różnych stanowisk. Dlatego też często rezygnowałam z pracy w grupie celowo, żebym miała pracę w parach. Miałam, jakby oni dyskutując face to face, też są bardziej otwarci na drugą osobę niż na przykład na grupę 4- czy 5-osobową. Zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam są z gruntu nieśmiałe, czy mają problem z mówieniem, to zawsze łatwiej się odezwać do jednej osoby niż do czterech lub do pięciu. Dlatego
zrobiłam może trochę taki sztuczny tłok w postaci tych par, żeby spowodować każdemu, z jednej strony się wypowiedzieć, a z drugiej strony, żeby mieć tą wielość opinii, która, tak jak pokazywałam na slajdach, na tablicy sobie mogła zawisnąć, można było sobie na to popatrzeć. Mhm. Ale uczniowie chętnie rozmawiali z Tobą w parach i w grupach na Twoich lekcjach? Uczniowie chętnie i wszelkie materiały, które dotyczyły właśnie takiej trochę żmudnej pracy, rysowania, no tak jak te karty, oni gdzieś tam cyrkle powyciągali, niektórzy tam od jakiegoś koła, no kombinowali i tak. Nawet proszę popatrzeć, ja nie zwracałam uwagi na żadną estetykę, bo jakby pomyślałam sobie, to nie jest celem zajęć, żeby to było estetycznie. Celem jest, żebyśmy pewne rzeczy powiedzieli, więc tam nigdzie w instrukcji nie było, zrób pracę estetycznie, użyj tego koloru i tak dalej. Tylko prosiłam, żeby coś zaakcentowali i jakby oni sami też fajnie tak zrobili, że to było bardzo czytelne. Kolejna taka wartość dodana. Do jednego modułu. No powiem tak, że troszkę się należało z tym, z tym przespać i przetrawić. Scenariusze miałam pod ręką przez weekend. Mhm. Czyli zajęcia miałam z uczniami, uczennicami w środę. To sobie troszkę tam przez weekend zaznaczyłam, co powinnam pokserować i w jakich ilościach, żeby to było wcześniej, żeby sekretariat mógł mi wykonać taką pracę, więc tutaj dlatego wcześniej też to ode mnie wymagało takiego przygotowania i też zaczęłam sobie to w głowie układać, co jest w kolejności. Także miałam po kolei w głowie poukładane te ćwiczenia, ba, zrobiłam sobie taką ściągę, czyli wypisałam sobie na kartce A4 taki plan. Wiesz, scenariusz jest obszerny, więc zrobiłam sobie plan wydarzeń i ten plan ułatwił mi pracę, dlatego że potem mogłam sobie coś zamienić, coś zmienić, to już takie jakby pomoc dla mnie. Ja generalnie lubię w ten sposób pracować, że składam sobie, co kolejno powinno się znaleźć, co powinno zaistnieć. Czyli czasowo... Tak, mów Dorotko, tak? Także czasowo mi jest to trudno wyliczyć w godzinach czy w minutach. No myślę, że na pewno no godzinka to trzeba temu poświęcić, tak, żeby przeczytać, wgryźć się w ćwiczenia, popatrzeć. Bo dzięki temu, że wtedy mamy taką elastyczność, tak? Bo jeżeli ja biorę świeży scenariusz, który wcześniej nie przeczytałam i idę na lekcję, no to jak proszę Państwa, ja go realizuję? No to ja go realizuję kolejno, tak? Bo ja nie wiem, co tam będzie. No gdzieś tam mogę tą kartką pomachać, ale nie wiem. To dla mnie jest takie trochę ograniczające. Ja w ten sposób nie lubię pracować. To możesz jakby... To, co każdy z nas lubi, więc ja lubię mieć taką wizję ogólną, robię sobie taki plan i wtedy sobie działam. Scenariusz jest oczywiście na biurku, jeśli istnieje potrzeba, zaglądam sobie do niego, generalnie zaglądam do tego planu wydarzeń, czyli to mi bardzo ułatwia pracę. Dobrze, tutaj pan Marcin Dejas komentował ci tylko, Dorotko, że niedzielę to trzeba przeznaczać dla rodziny. Ja wiem, że tak, ja się zgadzam z tym, że niedzielę trzeba przeznaczyć dla rodziny, ale w tym momencie jakby jestem trochę takim nauczycielem, pracoholikiem, ale wszystkim mówię, że to jest moja pasja. I moja rodzina odpowie, że po prostu to jest moja pasja. Myślę, że godzinka w momencie, kiedy ktoś sobie leżakuje z rodziny, ktoś sobie coś ogląda, a ja się wymknę i przeczytam scenariusz, nie zburzy mojego porządku rodzinnego. Super, ja jestem przekonana o tym, że wśród nas są nauczyciele, którzy również pracują i w niedzielę, i wieczorami, i w święta. Drodzy Państwo, nie ma już, nie widzę więcej pytań, więc serdecznie dziękuję, Doroto. To było bardzo interesujące spotkanie. Mam nadzieję, że dla Państwa również i wiele z tych wskazówek metodycznych przyda się także Państwu w Państwa codziennej pracy.
Bardzo serdecznie dziękuję za obecność podczas dzisiejszego webinarium. Oczywiście to webinarium będzie dostępne także na YouTubie, online, w każdej chwili będziecie mogli Państwo do niego powrócić. Ja jeszcze na końcu przypomnę o naszej stronie www.okolice.co.org.pl. Serdecznie zapraszam szczególnie do zapoznania się z piątkową aktualnością, z taką propozycją 45-minutowej lekcji na temat tego, czy należy obniżać pensje politykom. Myślę, że to jest taka ciekawa propozycja, komentarz bieżącej polityki do tego, co się dzieje w Polsce. Raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję. Przypominam też, że już zbieramy relacje i sprawozdania końcowe. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w naszym ostatnim newsletterze. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do widzenia. Dziękuję, Dorotko. Do widzenia. Dziękuję.